Fuck! Halo, halo, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czy też kolejnej jakby premierce naszego giercowania w Resident Evil klasyczny z roku 1996 roku. No i ostatnio sobie skończyliśmy oczywiście na momencie wyjścia z rezydencji. W tym momencie będziemy przechodzić do domku letniskowego. Zobaczymy, jak nam to przejście do tego domku letniskowego w ogóle pójdzie. Bo po drodze, no, pewnie będzie kilku przeciwników, z tego co pamiętam. A potem będą jeszcze gorsze przeciwniki, których no, nie za bardzo za nimi przepadam i nie bardzo lubię tych przeciwników. Mowa tu oczywiście o hunterach. Huntery są dosyć przekichanymi przeciwnikami. Natomiast zanim do tego dojdzie, to trzeba tutaj na razie przejść właśnie do tego domku letniskowego. Oczywiście pieski. O ty, Mendo. Radio się włączyło. Uwaga, jakiś komunikat. Mamy komunikat od Breda. Brad, this is Jill. Radio chyba nie działa. Tak, radyjko słabo działa. Brad. Radyjko is shit and broken, jak to się mówi. No z tymi pieskami to bym powiedział tak średnio wyszło. Niestety. Pamiętam jeden Johnny mnie walnął. Ten Johnny mnie niestety walnął. I to tak brutalnie. Tak pięknie nie wychodzi te granie, jakby się chciało, nie? Wziąłem sobie roślinki. Wiecie, też nie wiem, po ile potrzeba amunicji. Te pieski. Generalnie ile potrzeba amunicji na wszystkich wrogów w tej grze. Jemy sobie niebieską, bo może być tak. Tu jest. Inda. I mapa. Okej. Idziemy dalej, zobaczymy, co dalej jest. Jak to się prezentuje i wygląda. Tu będą, coś tu, aha, tu jest ta woda, dobra, rozumiem. Wodę oczywiście trzeba jakby tutaj spuścić. Jak zwał, tak zwał. I potem też pamiętam, że jest jakiś czmyk z tym, że gdzieś tam się windą zjeżdża z drugiej strony, żeby i z innej otworzyć i odpuścić, wpuścić. Także takie różne też akcje tutaj są grane. Water is running down opposite side. Oczywiście naszą korbkę jeszcze nadal z nami mamy. Ona się tam gdzieś pewnie przyda. A my tymczasem ciśniemy tu.
A tu będzie lipa, bo tu będą węże. O właśnie. Ale udało się przymyknąć. Ale tu będą psy. Dlatego sobie wziąłem tę strzelbę. Tu ich będzie sporo. Pieski. No, jakoś poszło. Może też nie do końca tak bym chciał. Jakoś poszło. Tu jest coś na baterię do wsadzenia, z tego co pamiętam. Także takie różne mecyje to trzeba porobić sobie, nie? Troszkę tej amunicji potraciłem też, bym powiedział. Mam też roślinki, oczywiście sobie zabierzemy jak najbardziej. Są potrzebne nasze roślineczki. To musi być. Jest też niebieska. Czemu nie? Miksujemy sobie. Wiem, że może, nie wiem, czy to można takiego pełnego miksa zrobić. Można, jak najbardziej. Może też zrobić takiego miksa. Jeszcze jest zielona i jeszcze jest niebieska. Także sobie to też weźmiemy. Czemu nie? Przydałaby się amunicja do strzelby, bo tej amunicji do strzelby za wiele nie mam. To jest, kurde, nieciekawa sprawa. Niestety. To jest nieciekawa sprawa, ale zaraz obczajmy. O, tutaj też są, widzę, niebieskie roślinki. Tu jest jakiś gargulec. W każdym razie jesteśmy w domku, nie? Czy tego gargulca dobrze zrobiłem teraz? Się okaże za chwilę w sobie, czy żeśmy go dobrze zrobili, czy nie. Wiem, że go trzeba przesunąć, bo tu jest... Właśnie, tu jest takie coś, co na złapie nią zabiera życie. A teraz to nam może, wiecie, co zrobić, nie? Nasztukać. Tylko teraz tak, ja nie wiem, gdzie mam kompletnie iść, nie pamiętam. To jest wersja klasyczna. Czy tu jest save room? Nie. Dobra. Dzisiaj takie mam dni. Wam powiem. Oj. Mieciu. Mieciu, śpi ładnie.
No, mam jakieś miejsce, gówno mam, a nie miejsce w sumie. Gdzie tu jest jakiś safe? Safe room gdzie jest? To jest kurde zastanawiające. Where is fucking safe room? Czyżby był tu safe room? Musi być safe room. Z tego co pamiętam, to był gdzie safe room. Może chyba, że tu będzie. Jest. Jest safe room. Sporo naboi do granatnika tutaj. Widzę, dostajemy. Dobra, na razie roślinki sobie może, wiecie, schowamy. Torbkę sobie chyba też schowam. No nie mamy za bardzo, mamy do pistoletu tak sobiutko bym powiedział. Mamy troszkę do tego, nie? Tak powiem. Do tego nawet sporo mamy. Gdzieś miałem naboje do granatnika, ale te właśnie pasowe. Dobrze. Tu też są naboje do granatnika, ale one są zwykłe naboje. Tak zwane wybuchowe. Jest też spray. Spray. Zapisy banko, sranko, ale myślę, że korzystać z tego na razie nie będę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Myślę, że mnie chyba nic mnie chyba nie zabije, nie? Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. W każdym razie zrobimy coś takiego, że ja sobie tutaj... O! Nie? Czemuż to? O! I dopiero jak się skończą naboje, to mogę załadować inną partię. No ciekawe. No ciekawe, dobra. Słuchajcie, lećmy stąd. Nie wiem, gdzie mamy lecieć, co mamy zrobić, ale się dowiemy, myślę. Jak mi się przynajmniej wydaje, że się... Jeszcze raz sobie wejdźmy tutaj może do tego pomieszczenia i obczajmy sobie, co to jest. Troszeczkę będzie biegania takiego, wiecie, monotonnego. Niestety. Będzie bieganie monotonne, bo nie bardzo pamiętam, o co tu chodzi teraz, wiecie. Useful. Tu? Czy coś będzie? Pewnie zombie, jak będzie znany życie. Tak podejrzewam. No nawet nie. Nawet nie. Co mamy? Mamy kluczyk. We have the key. W ogóle żadnych tych, żadnych roślinek, nic w ogóle, no abla, nic kompletnie. Nic kompletnie nie mamy, słuchajcie. Tu? Najwyraźniej tu. Co tu jest? Aha, dobra, wiem, o co tu chodzi. Trzeba szybko wziąć kluczyk i stąd po prostu sobie migać.
bo to leci do mnie. Teraz gdzie? Jest Dormity Key. Pewnie, że jest niepotrzebny ten Dormity Key. To mnie się podoba. Że mamy jedno miejsce, po prostu mamy jakby wolne. Raport plant, coś tam. Mapeczka. Jest coś do przesunięcia. Czy przy biurku nic nie ma? Loket, ok. Uwaga, że były naboje do shotguna. Chyba są. Tak. Są na szczęście. Nie wiem, co tutaj jest. Może być zombie na przykład. Zombie surprise sobie widział. Tak może być. Aha. Cześć, cześć. Cześć i papa. Ten, czy to coś jest? Klipy do pistoletu, właśnie. Się powoli miejsce zaczyna kończyć. Tyle, że tu było, no... Niby był do tego, do pistoletu, no ale dobra. A mod do pistoletu się też przyda, aczkolwiek powiem szczerze, że na tą późniejszą część gry bardziej się przydają jednak takie broń jak strzelba. A teraz tak... Aha, okej, okay, rozumiem. Dobrze, okej. No oczywiście, że tak poprosimy. O, fajna muzyczka. Kurde, tu jest skrzynia jakaś. Nie wiem, czy to od razu. Jak to tu wygląda? Wydaje mi się, że tamto muszę jednak inaczej zrobić. Czyli raczej na pewno ją trzeba inaczej zrobić, nie? Ale no, okej, okay, już więcej powiem, o co chodzi nawet. Teraz ją trzeba na tą stronę. I teraz w ten sposób. O, to jest Żilka. Ciś, ciś, bo nie ma czasu. Tu są widzę roślinki. Można by sobie jedną wziąć może, nie? Czemu nie? Jak wiecie. Dla pizzy. Tu 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 tum, tu 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 tum, pa 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 pam.
Wow. What the fuck is this? Możemy? Czy nas pierdolnie? Ilmarion. Uwaga. Chyba zdążyliśmy. Nie wiem, co tu wilio, coś tam. Woda się obniżyła. Next door, ok. Nothing special. Ryby to już chyba będą pływać tylko. No właśnie. Rybeczki sobie już tylko pływają. Wow, ale klipów tu jest. Wow, chociaż kurczę, ja bym wolał do strzelby, jakby to dali, nie? Tych klipów to jest naprawdę sporo. Kluczyk mamy, dormitory key. O! Yes! Jest to strzelby. Jeszcze! Nie, no pięknie. Nie, to mi się podoba, nie? To mi się podoba. Warto było tutaj sobie pogrzebać i posprawdzać, bo mamy dwa klipy do pistoletu i do strzelby. Także ładnie. Co tu wygląda? To jest tego akwenu. Wyskoczyły. A, tutaj są. Sobie ten. A co tu jest? Tu. Tak z ciekawości bym chciał zobaczyć. A, tu jest. To są te korzenie. Korzenie od roślinki, ale tu widzę, że tu nic nie ma. Poza tym, że są te gigantyczne korzenie, dobra. Chyba miksturki, wam powiem, nie będę robił, bo wydaje mi się, że mnie chyba Bary uratuje. Z tego, co dobrze pamiętam, Bary chyba z tym... O kurwa. Przestraszyłem się, żeby mnie dziabnął w skubany. To by był niezły jaja. Jakby mnie tak, kurde, podziabał. Mam jeszcze miejsce? Mamy w sumie teoretycznie na to, nie? By się przydało znowu odwiedzić... Tak de facto by się przydało odwiedzić tą... Skrzynia. To chyba zrobimy. Można by odwiedzić skrzynię sobie w sumie z powrotem. Robić sobie tak zwany porządeczek w skrzyni w moim inwentarzu. Byśmy sobie zrobili porządeczek. To jest, gdzie to było.
Zdaje się, że tutaj. Ała. Ale się dygłem. Dobra, mamy troszeczkę tego stafu tutaj. Mamy też te klipy. Kurczę. Sto dwa naboje. To jest kurde... Oko opcja, nie? Dobra. Idziemy sobie tu. Zaraz obczajmy sobie jeszcze ten. To zaraz będzie w sumie walka chyba z rośliną, z tego co pamiętam. Także domek letniskowy nie jest aż taki długi. W sumie, tylko teraz gdzie? Tu? Czy tu? Chyba bardziej mi się wydaje tu. Jak już. I tam na wprost podwójne drzwi to będą z rośliną. Nie. Nie jest tu. Nie tu. Kurde, nie. To czekaj, to którym? To nie tu, to się pomyliłem. To raczej będą... Te drzwi. O, sorry. Ja. I tutaj. Dormitoryki. O, już niepotrzebne od razu. Cudownie. Mi się podoba. Ale momencik, bo weźmiemy sobie może... Może tak... Strzelbuńkę byśmy sobie wzięli po prostu. I sobie tam ze strzelbuńki pocisnęli lekko. Co to tu jest? Redbook, coś tam. Redbook, will it take it? Coś tam, Fall Jolt, to jest te stworzenia. Missing. A mamy book, tą jedną. Żeby się tu jakieś drzwi otwarły. W sumie. Locket, co tam będziemy mieć? Co mamy? Ribbon. Dobrze. Weźmiemy sobie ribbonka. Albo nie. Wow. Naboje do granatnika. Piękna sprawa, wam powiem. Czy tu jeszcze coś w ogóle jest? Nothing special. Że nie mogę tego sobie zmiksować w momencie, gdy mam wsadzone inne naboje, nie? To było piękne, no ale niestety. Zapróbujemy. Tu chyba będzie właśnie roślinka, coś mi się wydaje, nie? Że ja nie mam życia. To muzyka. Klasyk, klasyk. Bez kitu, nie?
Yes, Barry. What the hell is this? Jill. What the hell is this? Cztery strzały z bazuki musiałem dać, z toksycznych, nie? Znaczy z tych pasowych. Cztery strzały musiały iść na nią. You saved me. Yeah. That was close. Thanks, Barry. Don't mention it. What a monster. I can't believe. What the hell is this place anyway? Tak jest, Barry. Ja też nie mam zielonego pojęcia, co to jest za miejsce. Serio? Nie wiem. Mamy kluczyk. Mamy kluczyk. To rozumiem, że nic więcej nie ma. Poza tą naszą bulwą. Która została z tego czegoś. Okej. Okay. I'm going to stay in the soldiers' area and take a look around. Though I'm sure there are still things in that other mansion as well. Anyway, let's start searching separately. Okay. Dobrze, Barry sobie tu zostanie. Będzie sobie sprawdzał dalej, niech sobie sprawdza cały Barry. My zrobimy sobie jeszcze eksplor jednego pomieszczenia, przynajmniej tutaj, że tak powiem. Bo w jednym pomieszczeniu jeszcze nie byłem. Zanim zakończymy ten odcinek materiał z Residenta klasycznego, to nie byłem w jednym pomieszczeniu. Jest Wesker. Wesker, you are here. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Tak, i taka była pogawędka z Wesker'em. Wesker nam oczywiście polecił, żebyśmy wrócili jeszcze na rezydencji i sprawdzili sobie resztę pomieszczeń, w których nie byliśmy, bo było na przykładowo zamknięte, bo teraz posiadamy kluczyk. Tak to rzeczywiście trzeba zrobić. Generalnie, ale zanim tam oczywiście pójdziemy, to ja bym jeszcze sobie tutaj zrobił wejście tego jednego pomieszczenia, tylko jeszcze mamy też roślinki. Jakbym tak został podziabany brzydko. Mam nadzieję, że przeżyjemy tutaj. Nie wiem, co wiem, o co tu chodzi. Czy wiem, co tu może być. Pająki będą. No właśnie. No właśnie. On mnie dygnął, ale na szczęście... Joj. Won. Bo one dużo życia zabierają. Gubane pęczarze. Jeszcze mało robaki z nim musiało być, nie?
A, już mamy fajna, żółtego. Nie, mam nadzieję, że nie będzie tych pajączków, jak teraz wejdę. One powinny zniknąć. I mam nadzieję, że opłacał się tu w ogóle wchodzić. Jakiś bar generalnie. Tu mamy. Klipa mamy niestety. Tak średnio, bym powiedział. Bardzo średnio. Tu. Mamy blinki. Ale mamy resztę blinków, więc sobie dorzuciliśmy. Czy tu jeszcze coś ciekawego znajdziemy? Jest kij. Tu była generalnie zagadka, którą można było w jakiś tam stopniu wykorzystać, ale tego nie zrobiliśmy. Babo, nic tu nie ma. Do pani. Zmarnowane właściwie dwa naboje, więcej niż dwa naboje. Na te cholerne pajęczarze. Kupane pajęczarze. No, no trudno. Musimy się wrócić teraz do rezydencji. A w rezydencji spotkają nas niestety przeciwnicy bardzo, bym powiedział, bardzo nieciekawi. Po drodze nie powinniśmy już napotkać większego oporu. Tyle co, to oczywiście klipy. Gniewy sobie schowamy, a weźmiemy sobie... Słuchajcie, weźmiemy sobie na pewno... Weźmiemy sobie na pewno tak wybuchowe, weźmiemy sobie na pewno jakąś jedną roślinkę. Roślinkę sobie tutaj zażyjemy. Zapiszemy to sobie. Jedyne czego nie zrobiłem, jeżeli chodzi o domek letniskowy, to nie wytwarzałem tej mikstury Joe Volta, nie? Żeby tą roślinkę tutaj osłabić, ale to jest właściwie kompletnie bez znaczenia z tego względu, że na Jillkę nam pomaga Berry, więc kompletnie po prostu niepotrzebne nam to było, nie? Teraz tak, na pewno sobie zrzucimy blinki, weźmiemy sobie na chwilę Berettę, może nawet w ten sposób. Tego klipa tutaj jednego, którego znalazłem gdzieś po drodze, on gdzieś tu był. Właśnie jest ten klip. On, raczej się to nam nie przyda. Ta broń. Jak już to zrzucimy beretę, zrzucimy sobie na razie tutaj naboje. Tu zostawimy. Dobra. Moi drodzy, wracamy do naszej rezydencji. Także przygoda z domkiem letniskowym zakończona. Że tak powiem, łatwo, szybko i przyjemnie. Czy tu jeszcze coś jest? Tu jeszcze zostały niebieskie roślinki. Może sobie taką jedną weźmiemy. Kranka nie potrzebowałem, z tego co pamiętam. Raczej na pewno nie, tu nic już nie ma. Dobra. Idziemy do rezydencji, a w rezydencji cholerne najgorsze przeciwniki, jakie są. Bardzo ich nie lubię. Są okropne. Radyjko. Teraz się chyba Jill w końcu skapnie, że to radio jest broken. To jest Jill. Brad? It's broken. No właśnie. Pieski sobie wyjął. No by nas nic nie zaskoczyło po drodze. Nie pamiętam już. Jest generalnie spokój. Też poczyściłem, jak tutaj się poruszałem.
To będą chyba znowu te cholerne pajączki, nie pajączki, tylko węże. No mamy niebieską roślinkę, więc gdybym tak na jakiegoś wleciał, sobie zażyjemy, nie? Tak jest niestety. Ale na szczęście obeszło się bez. Szczęście obeszło się bez. Nie wiem, czy nie miałem zabrać korby, żeby tą wodę z powrotem tutaj podnieść. Jeżeli tak, to zrobiłem fuck up. Tu są jeszcze roślinki. Zabieramy wszystko, ile się da. Roślinki się przydadzą. Teraz zrobimy sobie jakiegoś wielkiego miksa roślinkowego. Zieloną. Rzucimy sobie oczywiście czerwoną. Okej. Mamy to. We got it. Mamy to, mamy to. Oh yeah. I wracamy do rezydencji zła, moi drodzy. Tu mamy też kilka rzeczy do zrobienia. Po drodze. To jest ten przeciwnik właśnie, który mówiłem. Masakra, nienawidzę ich. Chyba mamy ten kluczyk? Mamy ten kluczyk. Ja sobie tutaj jeszcze otworzę pomieszczenie, bo tutaj chyba też było pomieszczenie, gdzie można było zapalić światło generalnie. Więc sobie to pomieszczenie tutaj widzimy. Nie wiem, czy tutaj coś jest. Switch. Co tu mamy? Magnum. Magnum Lance, moi drodzy. Bardzo potężna broń. Czy jest tylko tyle? No nie. Tu mamy jeszcze Doombok jakiś. Nie wiem, czy tego Doomboka można w ogóle generalnie otworzyć. Check it. Czy tu coś w środku jest? Jest coś. Medal. Medal inside. Medal inside, moi drodzy. Chyba nic więcej już nie ma. A hunterki, tak jak mówiłem, dosyć trudni przeciwnicy. Niespotykani dotąd. No, ciężcy są po prostu, tyle mogę powiedzieć, nie? Piłem go od razu za pierwszym. O, co my tu mamy? Bullets in the back room. Use them in case of trouble. Barry. Informacje od Barry'ego, my dostaliśmy troszeczkę trafiku od Barry'ego. Dobra sprawa, że Barry nam tutaj coś podrzucił. No mamy tego trochę, mamy tego trochę. Widzę, że mamy też naboje do tylko że
Chwilowo nie mam też miejsca, słuchajcie, na to. Także będę musiał sobie tutaj uporządkować. No i moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zwiedziliśmy sobie dzisiaj ogród, domek letniskowy, w którym walczyliśmy z rośliną. Był też Wesker, no i też wróciliśmy do rezydencji, w której niestety urzędują huntery. Huntery praktycznie całkowicie objęły tutaj rezydencję. To jest dużo trudniejszy, wymagający przeciwnik. No, na niego dobrze działa oczywiście wyrzutnia, czy też bazuka, jak zwał, tak zwał. No i co? W kolejnym materiale, w kolejnym premierze, czy też w kolejnym live'ie za jakiś tam dłuższy czas wrócimy na pewno do rezydencji zła. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Hejo, pa, pa.